Proszę, przepraszam! Już wychodzisz z więzienia, no, już o co nigdy chodzi? Nie wrócisz. Nie wrócę, w końcu! W końcu doszliście do tego. Tak, a jesteście tylko. No co? Dobra, na razie. Tościk! Nic nie miał. Nic nie ma? Nie ma, dobra, spokojnie. Dobra. Mhm. A czekaj, gdzie on jest w domku? Aha. Chodź tutaj. Dobra, nie, dlaczego mnie zabijacie znowu? O co tu chodzi? Już nie zabijem już. Ostatni raz w życiu. Proszę, zapraszamy i chodź za nami. Nie, no co to jest? Zapraszam. Dobra, to jest kolejna jakaś gra dla mnie. Nie, będziesz wolny. Tak. Próbuj tam. Naprawdę, dawaj do środka. No, ale proszę się nie bać. Czekaj. Nie mam, boję się, bo mnie zepchniecie. No cóż, Tościk, no trzymaj się, nie? Dobra, słuchajcie, ale patrzcie, wiecie co? Nie ma tu łóżka. Co? Ej, nie, no weź, ale stąd. A nie, masz tam łóżko. A teraz panowie, no nie, no nie będę kliknął! Ja nie mogę, znowu ten moc musimy budować. Co jest? Tam jest powrotem! Nie, no żartujecie sobie. No to powodzenia, ci chryj będę wystawił. Spadnij jeszcze raz, ty szybko, spadnij jeszcze raz. Ja sam se spadnij, a weź, a może ty spadniesz, co? Ja, no czekaj, no ja nie, czekaj, no. Ja mam levela. Skacz! Skacz szybko, skacz! 3, 2, 1. A leci? Niemożliwe. Ty. Nie, on się to odradza. Dobra, wiecie co, to nie jest zabawne, to w ogóle nie jest zabawne. Ty napisałeś i od razu ten Herobrine to wykonał, to zadanie, tego spawn pointa wstawię. Tosik, no cóż, powodzenia. No, ale wiecie, że jesteś wolny. W sensie, ale mam dwa jaja. Tak, właśnie, ej, to musimy przetestować, jak ci wypadną dwa kurczaki. Zarzuć jajkę. Nie, ale czemu teraz, jak ja to użyję, to mi spadną za chwilę. Ale co, kurki? No. Nie, kurczaczki nie. No mogą, dobra, użyjesz sobie innym razem. No nie, razem, potem no jak już zrobię klatkę na niego. Działaj. Miałem pomysł, ej, czekaj, mam idealny pomysł, czekaj, rzuci mu jajo. Ej, dobra, Szybson! Co to leciało? Dobra, czekaj, tu się trzeba zabezpieczyć. Szybson! Ej, ja go mogę ja nie mogę! Czekaj, trafiasz go? Nie, drewno mi spadło jedno! Czekaj, lecę. Ja go mogę trafić w ogóle? Czekaj, nie wiem, a weź spróbuj jajkami, chcesz spróbować z jajkami? Dawaj. Może mu się uda, ułatwimy mu rozgrywkę wtedy, ale wiesz, kurczaczka może dostanie. Jak daleko to jajo leci? No nie, one to tu nawet nie dolatuje. Nie, ale wystarczy, a jakbyś skoczył, jakbyś z jumpem? Nie, z jumpem też chyba nie działa. Bo może, czekaj, dobra, z jumpem doleci. Ja was mam tam, wiecie. Z jumpem prawie dolatuje tu jajko, z skokiem. Wow! Czekaj, ty go strzelasz! Proszę mnie zostawić! Nie! Jaki cel! Nie! Stary, co tu się dzieje? Ja nie widzę tych strzałów w ogóle! Ała! Zabiłem go! Zabiłem go, co? Ja nie mogę, ale skill! Ej, dobra, ile co tam jajka, to mnie ciekawi, bo... Nie dolatują, marnujesz bzyku. Dobra, nie, ile jajecznic poszło. Wiem, dużo jajecznic, ale nazbieramy, no. Dobra, panowie, wiecie co, ja was mam gdzieś, nie? Ogólnie zawiodłem się na was. Ale nie jesteś przynajmniej zamknięty w czterech ścianach. No fajnie, jestem zamknięty w takim razie na ile? Raz, dwa, trzy, razy sześć, to jest 3 razy 6, to jest 18, plus 9, no, 27 bloków. Mega fajnie, 27. Ale rozbudujesz, zobacz co masz w skrzynce. Masz kobla, halo, generator kobylstomna, tylko żeby ci się obsydian nie zrobił, uważaj. Powiem wam, panowie, tak, wrócę tam pewnego dnia, a wtedy pożałujecie. Nie, ale nie, że wrócisz. Będziemy biznes prowadzić. Biznes, tak? Za kobla będziemy ci jakieś rzeczy dawać. O, tak, byśmy zrobili właśnie przecież tą ekspiarkę jeszcze jedną. Dobra, zgadzam się. Nie no, widzowie, uwięzili mnie na tej wyspie, to jest przecież jakaś tragedia, ale dobra, nie poddajemy się, tylko rozbudujemy tą wyspę i staniemy się największą konkurencją dla tej wyspy po drugiej stronie. Dlaczego ja mam taki mały render distance? O co tu chodzi? Czy to się mi załaduje tam? Dobra, nie widzę nic. Dobra, musimy to rozbudować. Mamy tutaj przygotowane, tak naprawdę stworzy nam się normalny, tradycyjny skyblock, który musimy tutaj zrobić, więc co, ja już jedno drzewo rozwaliłem tutaj, teraz posadziłem jakby drugie, więc musimy je znowu sobie rozwalić i zdobyć sadzonki tak, żeby móc to jakoś fajnie rozbudować i przede wszystkim trzeba zrobić generator kobla. Więc od tego dzisiaj zaczniemy, czyli no po prostu survival na skyblocku nam się teraz trafia i musimy to po prostu zrobić, no ale trudno. Jak się tego nie zrobi, to my tutaj nie przetrwamy, więc trzeba się zabrać do roboty. Dobra, robimy z tego rozbudowę całą. Myślę, że to będzie najlepsze, bo będziemy mieli... Chociaż albo może z kobla byłoby to lepsze robić. Tam jest w sumie z drewna porobione. Ale tam chyba łatwiej mają, ale dobra, to zróbmy sobie po prostu coś takiego, że tutaj, że tak powiem, zrobimy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i tutaj zróbmy jeszcze jedno, siedem, no i w ten sposób będziemy mieli
To fajnie zrobione, tylko zróbmy teraz też jeszcze generator kobla, czyli musimy stanąć tu, musimy rozwalić to, musimy rozwalić tutaj, dobrze myślę? A nie, to tu muszę rozwalić, tak musi być, tu, coś takiego, okej, mamy to, tutaj musi być zamurowane, bierzemy sobie lawę, bierzemy sobie wodę, woda musi pójść tutaj, lawa musi pójść tu. Działa, jest git, jest bardzo dobrze, jest wybitnie wręcz bym powiedział. Zamurujmy to tak, że nam się tutaj nic nie spaliło i możemy zacząć tutaj, prawda, budować coś, w sensie kopać w sumie głównie. Więc stwórzmy sobie najpierw patyki, stwórzmy sobie kilof, po prostu musimy tak na start to zrobić, ale ja też muszę zdobyć najpierw bloki, żeby się tam dostać z powrotem, bo widzowie, tam, w tamtym więzieniu jest przecież moja skrzynka ukryta, w której ja mam takie fajne itemy, więc ja bym to chciał... O nie, spaliło mi się. Więc ja bym chciał zdobyć tą skrzynkę, więc będziemy musieli się włamać na tamtą wyspę, ale to już raczej nie dzisiaj, tylko pewnie zrobimy to jutro. No bo ja na razie nie jestem w ogóle gotowy na to, nie mam w ogóle wykopanych rzeczy, więc będę musiał troszkę tutaj pokopać poza odcinkiem. A póki co to postaramy się to jakoś rozbudować tak, żeby jakkolwiek ta wyspa miała, że tak powiem, sens, wiecie o co chodzi. Więc dobra, jeszcze jedno, okej, dobra, rozwalimy to i czekajcie, możemy zrobić sobie narzędzia, więc zróbmy sobie narzędzia. Zróbmy sobie najpierw kill off, zróbmy sobie od razu siekierę, coś takiego, okej, dobra, super. Robimy tak. Dobra, ten kilof już nam nie będzie potrzebny, ale zostawmy go, bo on nam się może jednak przydać mimo wszystko. Odłóżmy sobie te wszystkie rzeczy i możemy kopać dalej. O, jest sadzonka, to jest bardzo ważne. Nawet dwie mamy sadzonki, więc nawet trzy, więc zdobądźmy je, bo to jest nam bardzo, bardzo potrzebne. I możemy zrobić tak. Dobra, zróbmy, zamieńmy to całe na półpłytki, tak żeby móc tutaj zrobić takie ogrodzenie tego wszystkiego. Bo to jest ważne, żeby tutaj mieć jakby, wiecie, dobrze to zrobione. Więc zróbmy tak. Dobra, wiecie co, jednak zrobimy tutaj o jeszcze jedno w tą stronę. W ten sposób będziemy mieli obudowaną całą jakby wyspę i w tą stronę też o jedno. Okej, coś takiego. Dobra, mamy to. W ten sposób będziemy mieli fajnie obudowaną wyspę i możemy w tym momencie zabrać sobie ten crafting i przenieść go sobie na przykład tutaj, bo tutaj on nie będzie nam, że tak powiem, przeszkadzał. Tak samo skrzynkę. Możemy tak zrobić. Dobra, ryzykujemy. Bierzemy wszystko w ten sposób. Dobra, nic mi nie wypadło poza. Teraz możemy skrzynkę dać tu. Odłóżmy sobie tutaj wszystkie rzeczy. O, łóżko mam! O kurczę, to było w skrzynce, nawet tego nie zauważyłem, że mam łóżko. Ale to git, to git. To postawimy sobie łóżko i możemy teraz postawić... A, jeszcze ta sadzonka, więc postawmy sadzonkę w tym miejscu. Niech sobie rośnie i tu niech sobie wyrośnie drugie drzewo. Będziemy mieli w ten sposób dwa drzewa, a później to jakoś rozbudujemy bardziej. No i mamy jeszcze dwie sadzonki, więc możemy postawić jeszcze jedną tu. To dajmy tu, wtedy to jakoś się bardziej zmieści, albo tu. Dobra, coś takiego. Dobra, i tą sadzonkę jedną na razie mamy awaryjną, w razie czego. Dobra, musimy rozkopać więcej tego kobla, trzeba go zdobyć. I teraz będziemy już rozbudowywać dookoła z kobla, wydaje mi się, że to będzie lepszy pomysł. I no i ta wyspa musi po prostu być najlepszą wyspą, jaka będzie tutaj, że tak powiem, zrobiona. No bo ja muszę teraz sam, że tak powiem, dorównać im, no patrzcie ile oni mają. Przecież tam nawet bzyku stoi się na mnie, patrzy, no nie, to jest przerażające. Dobra, niech sobie tam stoi w sumie. Mnie to nie obchodzi, ale kontroluję, patrzy jak ja się rozbudowuję. To mnie bardzo niepokoi, szczerze przyznam, ale dobra. Rozbudujmy tą wyspę. To mi trochę zajmie na pewno tego kopania, no bo najgorsze jest to, że tutaj wpada mi to do tej lawy mi to wpada. No to jest jak to zrobić, żeby to mi nie wpadało? No musimy chyba kopać w tą stronę, wtedy będzie mi leciało tam. Jakoś tak... Tak mniej więcej to działa, że nie leci teraz w stronę lawy, o tyle dobre. No dobra, no to tak będzie trzeba kopać. Bo tak jak kopałem tam, to mi wszystko to leciało do lawy i to mi się nie podobało bardzo. A teraz wszystko zdobywam, więc fajnie. Mamy to. I tutaj... A nie, myślałem, że tam mi coś padło. Dobra, zróbmy tak. Zróbmy sobie jeszcze... Mamy jeszcze dwa patyki, więc zróbmy sobie jeszcze... potrzebujemy motykę, bo musimy zrobić sobie jakieś jedzenie. Więc wykorzystajmy tutaj to miejsce do tego, żeby cokolwiek zasiać, a mamy pszenicę, więc musimy to zrobić, bo musimy mieć co jeść. Więc zróbmy tak. Tu chyba też będziemy mogli dać. I tutaj, i tu będziemy mogli chyba jeszcze te trzy dać. Dobra, niech będzie coś takiego. Mamy też to, więc dajmy tutaj. I w ten sposób będziemy mieli jakoś to rozbudowane. Dobra, mniej więcej. Coś do czegoś to się, że tak powiem, może i nada. Niech nam te drzewa urosną i zaczyna się noc najgorzej, a tam bzyku, o kurczę, dobra, dobra, czekaj, ja tu... A mam jaja, kurczę, bym mu rzucił te dwa jaja. Jak tam na wyspie? Wal się, bzyku. Całkiem dobrze ci idzie, powodzenia. Ta. O, i wyszedł się. No dobra, no dobra, no ładnie. No to se wyszedł, no trudno. Ej, ja nie mam węgla w ogóle, ja nie mam jak tu pochodni dać. Będziemy potrzebowali pochodnie. Ajajajaj, czy będziemy mieli tu totalnie ciemno. Ale dobra, zaczyna się noc, więc idziemy w kimę, bo będziemy mogli przespać noc, bo żeby mi się tu moby nie respiły. To jest najgorsze, jakby mi się zaczęły respić. Dobra, mamy to. Jest dzień, tam jest jakiś coś...
powstało, nie wiem o co chodzi. Ale dobra, weźmy to, skopmy sobie więcej. Potrzebujemy... Czekaj, ja chciałem coś zrobić. Zróbmy popłytki i rozbudujmy tą bazę w takim razie. Potrzebujemy zrobić miejsce, gdzie będziemy więcej drzew zasadzać. Więc po prostu wydaje mi się, że zrobimy... Tutaj niech jest to na razie tak. I po prostu tutaj będzie... A bo wiem co zrobimy. O, mam plan. Mam plan, tylko do tego bym potrzebował więcej drewna, a nie mam w ogóle już. A mam to jeszcze, dobra. Robimy tak, patrzcie, będziemy ścieżki robić, będziemy z drewna. I tylko ścieżki, wiecie, tak podwójne. Żeby było tak dalej, a tutaj będziemy już wypełniać to na zasadzie kobla, wiecie o co chodzi? I po prostu będzie taka ścieżka, która będzie definiowała to, jak powinno się poruszać po takiej wyspie. I to będzie moim zdaniem fajnie grało i fajnie tu pasowało. Możecie mi napisać w komentarzach, co o tym sądzicie. Dobra, tu rozwalmy to, dobra, świetnie. No i mamy, i tutaj będę musiał więcej tego dawać. I teraz możemy tutaj zrobić tak, że rozwalimy... rozwalimy ten blok, czy... Czekać, no bo może... Dobrze by było ten rozwalić. O nie, dobra, spadło mi, no trudno. Weźmy to, weźmy dirta, okej. Okay. Dirt i zasadzamy, dobra. I z drugiej strony możemy zrobić dokładnie to samo. Przecież kurczę, mogłem to przesunąć o jedno w to, wtedy by było porówno, byłoby mniej więcej środek. Dobra, czy ja to zdobędę? No nie, ładnie, teraz będę... Dobra, jedno zdobyłem. I to też proszę zdobądź. Dobra, jest git. Jest git, bo to nam wyjdzie, że mamy teraz... I tak mieliśmy jedno za dużo. Dobra, tak, weźmy tą sadzonkę. Weźmy dirta. Nie! Dobra, dirta straciliśmy. Weźmy to. Nie! Też straciliśmy. No dobra, trudno. Mówi się trudno i żyje się dalej. Dobra, tu zobaczymy, jak te nam się uda zyskać. No nie, tracimy. Dobra, to tego mi najmniej szkoda akurat, bo to zaraz wykopię. Dobra, bierzemy to. I tu stawiamy i kolejna sadzonka tu. Więc możemy te sadzonki stąd zabrać i niech to już rośnie nam tutaj w tym miejscu. To będzie lepsze. A tutaj będziemy mogli zasadzać sobie dalej jakieś pszenice. Weźmy sobie to i tutaj zasadźmy sobie. Dobra. Niech sobie to tam rośnie. I teraz tak, potrzebujemy od tyle miejsca tu jest tak. Raz, dwa, trzy. I tu będzie cztery. I znowu pyk. Dobra, i tu będzie znowu drzewo. No i git. No i teraz... wyrosło drzewo! Dobra, świetnie, jeszcze mi sadzonka jako pierwsza wypadła. A się zastanawiam, dlaczego ja nie mogę wrócić. Tylko nie wiem, dlaczego te drzewa się bugują. I w ogóle ich nie widzę, jak one tutaj są. Ale dobra, patrz. Jabłko mi wypadło, dobra. I mamy liście. Mamy liście, jest świetnie w takim razie. Posadźmy tutaj znowu kolejne, bo już mamy. I teraz musimy zrobić... Dobra, z drugiej strony to zróbmy też, bo mi został jeszcze jeden dirt. Raz, dwa, trzy. Znowu dirt, znowu tak. I tu znowu sadzonka. I teraz musimy zrobić tak. Tak, tak, okej. Okay. Raz, dwa, trzy i tyle mi starczyło. Trzeba resztę dokopać. Kolejną sadzonkę mamy. Dobra, i tu zrobimy takie pasmo drzew, po prostu mi się wydaje. Chociaż mamy trzy przerwy, więc może by było w tą stronę coś rozbudowywać. No zobaczymy. Jakoś to będziemy tutaj kombinować z tym. Mamy trochę drewna, więc zamieniłbym je od razu na pół płytki na razie. Bo na razie nic więcej nie potrzebujemy. Na razie tu rozbudowujemy. Narzędzia są, a drzewa zaraz kolejne powinny wyrastać, więc na razie nie potrzebujemy. Chociaż kilof, że tak powiem, nieubłaganie się kończy, więc trzeba dalej kopać. Najgorsze jest to, że nie mogę kopać, bo to się za szybko respi, jakby za późno. I teraz jakbym ciągle kopał, to jestem... Boję się, że wykopię tego dirta tam. Więc nie można... Ej, uciekł mi gdzieś kopl, czy mi się wydawało? Dobra, bierzemy. Ile mamy? 9. Okej, okay, jest dobrze. To i tak musimy wszystko na pół płytki teraz, żeby to rozbudować jak najbardziej. Ale myślę, że będzie to dobrze wyglądało. Mamy 13, więc zróbmy tak. Okej. Okay. O, kolejna sadzonka. Dobra, no to świetnie. Dobra, i teraz możemy zrobić... tutaj jeszcze trzeba zabunkrować z tej strony. Raz, dwa, trzy. I róbmy w sumie do tyłu to róbmy. Nie rozbudowujmy tego w bok. Chyba, tak bardzo. Chociaż w sumie można by było tutaj zakręcić. Patrzcie, zrobić tak, tak. I tutaj zrobić teraz skręt w tą stronę. Okej, okay. O tak zrobimy, to będzie dobrze wyglądało. Tu i teraz tu musi być znowu trzy przerwy. Aha, tylko że tu nie zrobimy tak, żeby było trzy przerwy. Dobra, trzeba to zrobić, a nie, chyba zrobimy, bo tu będzie trzeba teraz zrobić jakby w tą stronę znowu. Tak. Coś takiego i tu też muszą być jakby trzy, czyli musi być raz, dwa, trzy, raz, dwa. Tak. Czyli musi być raz, dwa, trzy, czyli tu musi być znowu... dobra, jest, udało nam się to zdobyć. I potrzebujemy znowu dirta. Czy mamy tyle dirta? Dobra, będzie trzeba zdobyć stąd w takim razie. Ale dobra, to jest git, to jest git. Tu zdobędziemy to na spokojnie, będzie dobrze. Ale mi się wydaje. Dobra, tu. Będziemy to później sobie murować, bo najpierw to potrzebuję. Więc stawiamy tu, znowu kolejna sadzonka. Raz, dwa, tak, okej. Okay. I teraz wychodziłoby na to, że analogicznie tu powinno być kolejne drzewo, ale one się będą nam wtedy stykać. To nie może tak być.
Tu jest 3, chyba że przesuniemy to o jedno w bok. Dobra, nie będę już kombinował na razie. Potrzebujemy więcej kobla. Dobra, niech tutaj wypadnie nam jeszcze jedna sadzonka. Proszę, proszę jeszcze. Dobra, patyk może być, ale lepsza byłaby sadzonka, ale okej. Dobra, i rozkopmy to jeszcze, bo potrzebujemy więcej tego kobla, żeby rozbudować bardziej to w tą stronę. I będziemy mieli farmę drzew dzięki temu. No i też farma jedzenia fajnie, że jest, bo... No przyda nam się ta farma jedzenia, bo zaraz jeszcze nie schodzi mi głód, o dziwo, ale za niedługo może schodzić. Bo ja tu już dosyć długo pracuję, więc pewnie coś mi powinno zejść za niedługo. Dobra, mamy znowu tego kobla, niewiele, ale coś tam jest. Nie muszę tak powoli to robić, ale raz, dwa, trzy, dobra. I teraz trzeba zrobić tak, tutaj zrobić kolejne drzewo. Dobra, stawiamy tu. Nie mamy sadzonki jeszcze. I to drzewo tutaj mi bardzo nie pasuje, że ono jest tak krzywo, denerwuje mnie to mocno, nie? Ale co ja z tym mogę zrobić? Chyba nic, tak mi się wydaje. No, ja mam taki system jeszcze tu 2, a tu 3, dlatego to mi się totalnie nie zgrywa. O, jest kolejne drzewo, dzień dobry. Dobra, bierzemy je. Fajnie, że to szybko rośnie, bo gdyby to rosło dłużej, to po prostu byłaby jakaś tragedia. A tak, dzięki temu, że szybko to rośnie, możemy się naprawdę fajnie szybko rozbudować. Nie wypadnie sadzonka, tu byłoby miło. I my musimy teraz... Kurczę, myślę co z tym zrobić, czekajcie, rozwalam to. Rozwalam to, bo mi to nie pasuje. Dobra, bierzemy, idealnie zdobyliśmy to, więc git. I teraz najlepiej byłoby zrobić tak, że tu jest raz, dwa, trzy, dobra, świetnie. No czyli tu po prostu zrobimy kolejne drzewo i będzie git. I będzie to mniej więcej wyglądało dobrze, patrzcie, coś takiego i git. I tu będzie więcej przerwy, ale tu też będzie więcej przerwy i wychodzi na to samo, że w sensie wychodzi na dobre. Dobra, to będzie to, tak może to wyglądać. Dobra, jest, już mi pasuje. Bo ja mam taką nerwicę, widzowie, tutaj pod tym względem i ja muszę zrobić tak, żeby to było równo. Symetrycznie, prawda, żeby to wszystko odpowiednio wyglądało. Kto też tak ma, niech da znać w komentarzu. Dobra, i zróbmy tak. Raz, dwa, trzy. Dirt. Pyk, dobra. Raz, dwa, trzy. Dirt. Pyk. Pyk, pyk. Dobra, jest. I teraz potrzebujemy więcej, żeby to uzupełnić. A tutaj sadzonkami ustąpił, nie widziałem sadzonkę spadającą na dół. No nie, najgorzej. Dobra, jest kolejna sadzonka. Dobra, świetnie. Świetnie. No przecież to jest coś niesamowitego. Jeszcze jedna jakby tu wypadła skądś, to by było już w ogóle bajlando. Dobra, musimy i tak... Dobra, musimy ręcznie rozwalić to tutaj. O, jest sadzonka, dobra. Ale rozwalmy... Jest kolejna! Ja nie mogę, ale mamy farta. Jak dobrze dropią te sadzonki. Jeny, to jest takie szczęście teraz. I jeszcze jedna tu wypadnie. A, dobra, już nie. Ale mamy jeszcze jedną sadzonkę, czyli będziemy mogli jeszcze tam coś zrobić. Ale potrzebujemy więcej tego kobla wykopać znowu. Więc wykopmy. Możemy jeszcze dwa drzewa zasadzić, bo jeszcze tyle mam dirta, będziemy musieli później skopywać tą wyspę. Ale żeby skopać tą wyspę, ja najchętniej bym zrobił po prostu jakieś takie jakby... takie piętro niżej, wiecie o co chodzi, żebyśmy zeszli schodami sobie, ale żeby to zrobić będzie to ciężkie strasznie, bo będę potrzebował do tego wodę. No ale zobaczymy, może jakiegoś live'ika odpalę tutaj z tego jednego bloka i może coś tutaj pokombinujemy i może na live to rozbudujemy, co wy na to? Myślę, że byłoby fajnie, bo też obiecałem wam streamy w styczniu, ale styczniu okazał się być dla mnie tak pracowity i tak dużo wyjazdowy, że po prostu, no niestety nie było kiedy zrobić streamów, no przepraszam bardzo. No było silniejsze ode mnie. Dobra, zróbmy tak, mamy znowu te popłytki. Wypełnijmy to, raz, dwa, trzy, raz, tak, dobra, tutaj tak, rozwalmy, raz, dwa, trzy, cztery, dobra, tu, dobra, i tu, dobra, jest super. I teraz tak, nie mamy, ale mamy to, dobra, to zróbmy sobie więcej tych półpłytek, żeby zrobić sobie tą trasę. Dobra, robimy na razie na full, trudno, i tak mi zaraz odrosną te drzewa, a trzeba z tego korzystać, raz, dwa, trzy, i tutaj musi być znowu to, czyli musimy zrobić jeszcze ścieżkę o... Tyle. I teraz będziemy mogli dopiero skręcać w tą stronę. I tak sobie zrobimy, bo potrzebujemy tego skrętu, bo tą wyspę przydałoby się zamknąć jakoś. Do tego tutaj, że tak powiem, taki kwadrat zrobić. Dobra, i teraz tu jest 3. Znowu tak, sadzonka, pyk, pyk. Oj, skończyło mi się. No dobra, trudno. Trzeba iść dokopać więcej. Ale wygląda to już naprawdę dobrze. No, wyspa się rozbudowuje naprawdę prężnie. I bardzo mi się podoba to, jak ona wygląda, szczerze przyznam. I mam fajny na nią pomysł, bo zrobimy sobie piętrowe to takie. Myślę, że to będzie fajnie wyglądało. Bo będziemy mieli wtedy takie zejście na dół. Na dole sobie zrobimy na przykład magazyn. I będzie to takie bardziej, wiecie, takie fajne to będzie po prostu. Nie umiem tego wytłumaczyć, ale mam nadzieję, że wam się będzie podobało. Dobra, rozwalmy jeszcze jeden blok, dobra. Tu, ile mamy? 11, czyli podzielić na 3, 12 nam wystarczy, dobra, łup, 12, myk, dobra, mamy 24 i teraz musimy tutaj dorównać temu, dobra, tu, tak, i teraz w tym miejscu, teraz jak to tu zrobić, kurczę, tu znowu będzie ta sama
sytuacja chyba. Czyli raz, dwa, trzy, cztery i tu będzie dirt. Czyli będzie tak, tak, tak. No tak to, tak to musi być, dobra. Czyli tak to zrobimy. I tu raz, dwa, trzy, co mi brakło? Strasznie szybko znikają te kobla. Ale dobra, kolejne drzewo wyrosło. Jest git, dobra. Lecimy z koksem, dobra, jest świetnie. Jest świetnie, że nam te drzewa tak rosną. Bo o drewno już się nie martwię, nie? W tym momencie jesteśmy naprawdę mega bezpieczni, jeśli chodzi o drewno. Dobra, potrzebuję jedną sadzonkę. Dajcie mi jedną sadzonkę, będę już szczęśliwy. Albo tak z dwie najlepiej. Patyk też może być. Najbardziej tutaj te liście trzeba wyciąć, bo tutaj to jak wypadnie, to i tak spadnie na dół. Dobra, tu. Nie no, naprawdę nie ma nic? Nie no, nie gadajcie. Dobra, jest sadzonka. Dobra, jedna jest, to jest najważniejsze. Zamieniła, jakby weszła w miejsce poprzedniej. No weź, dajcie mi, dobra, patyk kolejny. Będzie jeszcze jedna sadzonka, no musi być. Nie ma sadzonki, no dobra, będziemy musieli poczekać na kolejne drzewa w takim razie. Chyba, nie no, mam tu sadzonki dwie, dobra. Widzowie, to jest to. Dobra, wzięliśmy sobie dirta stąd i teraz musimy to jakoś zamurować, bo tutaj nie może być tak ta lawa. Więc zróbmy sobie szybko jeszcze tutaj raz, dwa i trzy. Raz, zdobądźmy to, okej. I teraz zróbmy sobie pół płytki i zamurujmy to w ten sposób. Tak będzie najlepiej, żeby tutaj mi nic się nie podpaliło, bo byłoby smutno. Niestety jest ciemno, no ale trudno. Dobra, dajmy tutaj i możemy zasadzić tą sadzonkę. Myk, świetnie. Mamy zasadzone wszędzie. Niech one sobie rosną, idziemy w kimę kolejno. Dobra, kolejny dzień przeżyliśmy na jednym bloku. To jest bardzo ważne, bo możemy się teraz naprawdę mega dobrze rozbudowywać i bardzo mi się to podoba. Tutaj musimy, wiecie co, ja nie wiem, czy ja tego miejsca tutaj nie wykorzystam do tego, żeby zrobić zejście na dół. Ej, to by było mocne. To by było mega mocne, patrzcie. Robimy schodki, bo to oczywiście robimy trasę zawsze z tego. I robimy tu. I teraz rozwalmy to. I zrobimy kolejne schodki. O nie, dobra, myślę, że już mi stracę tego dirta. No bierzemy tak. Bierzemy tak. No i teraz sytuacja jest tutaj, jest, że tak powiem, podbramkowa sytuacja najgorsza. Musimy zrobić tak. To będzie niebezpieczna akcja. Dobra, musimy postawić tu. Stawiamy tu wodę, żeby było to jak najbardziej bezpieczne. Wypływamy sobie lekko i musimy to skopać teraz. Dobra, rozkopmy to. Daj mi to, dobra, świetnie. Musimy rozkopać kolejny blok. Proszę, daj mi to. Dobra, mamy kolejny blok. Myk, świetnie. Jest, że tak powiem, cudownie. I postawimy to, bo tego mi najmniej szkoda. A, to musimy postawić dwa. Kolejny, pyk, dobra. I teraz postawmy pyk, jest świetnie. I teraz już nie potrzebujemy tej wody, musimy jej się pozbyć, bo już mi na niekorzyść działa. Dobra, wybierzemy to i mamy zrobione zejście na dół. Tylko czy tu mnie blokuje? Tu mnie blokuje, ale to spokojnie, damy sobie z tym radę. Będziemy musieli to po prostu poszerzyć trochę, a na razie na shifcie to zrobimy. I teraz tak. Teraz potrzebuję wody w tym miejscu. Tu musimy mieć wodę. Dobra. Schodzimy niżej, stawiamy jednego kobla. No i teraz musimy wypłynąć i postawić tutaj... Ło! Dobra. Trzeba uważać. Dobra, jest dobrze. I teraz patrzcie, teraz możemy postawić tu i zrobić ścieżkę. Zróbmy coś takiego i możemy rozwalić to, żeby to nie wyglądało źle. I pozbędziemy się całego dirta, który tu mamy, bo zrobimy sobie tutaj teraz całe jakby piętro, wiecie o co chodzi. A ja mam strasznie dużo tych popłytek, tak jak teraz patrzę. Dobra, to jest git. Dobra, i możemy zrobić, tu jest zejście. Czekajcie, zrobić tak i od razu w bok. Możemy tak zrobić w sumie od razu w bok. Tutaj, raz, dwa, tak. Niech pójdzie ścieżka w tą stronę. I tutaj mamy na dwa, więc zróbmy też na dwa coś takiego, a tu będzie pyk, pyk. Dobra. I tu będziemy, zrobimy całą taką platformę pod tym i wtedy sobie skopiemy tego dirta. No coś pięknego. Coś pięknego, dwupiętrowy, poziomowy, prawda, tutaj cała baza, będzie git. No i kolejne drzewo jeszcze wyleciało. No dobra, jest świetnie. Dobra, widzowie, ja kończę w tym momencie odcinek, bo troszkę rozbudowaliśmy. Będziemy w następnym odcinku pewnie robić kolejne rzeczy z tym związane, żeby rozbudować tą wyspę jak najbardziej. Może jakiś stream się za niedługo też pojawi. Nie wiem, nie obiecuję, ale jeżeli znajdę chwilę, to jak najbardziej. No a tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się jutro. Elo!